W takim razie trzeba będzie stoczyć pierwszą walkę. Co ona ma na głowie? Lili jestem. Lili. A pan to kto? A ja jestem strażnikiem tej wieży. Ktokolwiek wejdzie na wieżę, ja mu nie uwierzę. Bronię tej wieży tak, jak mi ją powierzył jej wcześniejszy strażnik. Czeka cię noc pełna jebania i to ty nie będziesz jebał, a będziesz jebany. Zostawcie mnie, zostawcie mnie, zostawcie mnie, zostawcie mnie. Nazywam się Mariusz. Znacie mnie już dobrze. Znalazłem się na tym pustkowiu i próbuję przeżyć. Wiele razy byłem u kresu swojej wytrzymałości. Wiele razy! Prawie ginąłem. Ale wciąż jakby żyję. Może ten u góry tak sobie zażyczył. Może tak napisana jest moja historia. Nie wiem. Pierwsze duże miasto i trochę zieloności. Może to tam powinienem się udać. Albo w lewo, albo w prawo pozostać na pustkowiach i być może być jeszcze przez chwilę bezpiecznym, albo właśnie tam uderzyć. Do cywilizacji. Może do ludzi. W każdym razie, no, i sam pierw naszym celem jest ta wieża strażnicy, abym znalazł jakąś broń. Jak na razie, puszka, wieprzowina, mały nóż. To wszystko, co mam. Jest rok 2035. Miejsce zwane niegdyś Ziemią stało się gorącym i niebezpiecznym miejscem. Oceany i morza powysychały. Ludzie umierają z braku wody bądź z ręki drugiego człowieka. Nastały czasy bezprawia. Rządzą pierwotne instynkty i chęć przetrwania. Gdyby ludzie wierzyli jeszcze w Boga, zastanawialiby się, która z plag egipskich została na nas zesłana. Podobno to, co wybudował człowiek, może też sam zniszczyć. Gorzej, gdy niszczy to, co stworzył Stwórca. Było to kilka lat wstecz, a może nawet z 10, już dobrze nie pamiętam. Wojsko irańskie rozpoczęło rewolucję i najechało Arabię Saudyjską. W kilka dni całe pola naftowe stanęły w płomieniach. Zatoka Perska stała się istnym piekłem, które rozlało się na cały świat. Eksport ropy został wstrzymany i cena zaczęła rosnąć w zawrotnym tempie. Europejskie, jak i światowe gospodarki zaczęły upadać wraz z największymi koncernami ropy. Dalej było tylko gorzej. Masowe zwolnienia z pracy, brak możliwości wypłaty gotówki z bankomatów, a na sam koniec wydzielenie żywności i picia. Nie wspominając o rosnących opłatach za miesięczne użytkowanie serweru, na którym stoi jakby Daisy. Myślicie, że to koniec? Wręcz przeciwnie. Gdy zaczął się głód, pierwotne instynkty wzięły górę. Rządy próbowały zabezpieczyć rezerwy ropy i innych surowców, co doprowadziło do globalnej wojny nuklearnej. Niedługo potem powstała zima nuklearna, a chwilę później nadeszło lato nuklearne, które trwało i trwa aż po dziś dzień. O nie! O kurwa! W takim razie trzeba będzie stoczyć pierwszą walkę. Co ona ma na głowie? Konkretnie mocno i przede wszystkim w ten sposób, tak jest, jak skorup mentor, stary korup mentor uczył, w jaki sposób postępować z zombiakami. Jak masz kij, to konkretnie szybko i właśnie w ten sposób. Wuje. Kask na deskorolkę. Może deskorolkarzem nie jestem, ale jak spadnie mi coś na głowę w tych półzawalonych budynkach, to może okaże się, że przeżyję. Muszę mieć się na baczności. Ostatni raz, kiedy zobaczyłem żywego człowieka, zaoferował mi pomoc. Wyciągnął w moim kierunku puszkę tuńczyka. Starą, dobrą, poczciwą puszkę tuńczyka. Ale w lewej dłoni trzymał nóż. Tylko i wyłącznie po to, aby zabić mnie i zabrać to, co miałem. Ciężko przeliczyć na pieniądze wartość moich kieszeni. Dzisiaj waluta jest zupełnie inna. Ale jeżeli tyle jest warte życie, ile w moich,
kieszeniach. To nie jest warte wiele. Kurtka pilotka. Jest. Wejście do małej wieżyczki obserwacyjnej. Wow. Ostrożnie. Ostrożnie. Jeden fałszywy ruch. O kurwa. Dałeś? Nie. Ktoś tam jest. Nie, wyrzucę. Może coś mniejszego znajdę. Mniejszego kumat. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Kim jesteś? Lili jestem. Lili. A pan to kto? A ja jestem strażnikiem tej wieży. Ktokolwiek wejdzie na wieżę, ja mu nie uwierzę. Bronię tej wieży tak, jak mi ją powierzył jej wcześniejszy strażnik. Widziałem, że nie jesteś sama. Z kim jesteś? Nie rób fałszywych ruchów. Nie rób fałszywych ruchów. Dobrze, dobrze. A może ty nie stopujesz? Ja nie chcę problemów, naprawdę. Spokojnie, panowie. Czego tutaj szukacie? Zostaw widły. Zostaw widły. Zostaw dzidę. Zostaw widły. Patrz, odkładam widły. Teraz chcę ładuć swoją dzidę. Może na mnie porozmawiać. Mogę wam zaufać? Nie sądzę. Ponieważ... Gdybym widziała, że... Nie można wchodzić, jest jakiś zakaz, ale nic nie widziałam, zresztą... Dobrze, wpuszczę was na moją wieżę. Wejdźcie na górę, odkładam dzida. Ale może nie będziemy przeszkadzać. Wejdźcie, porozmawiamy. Możemy zejść na dół? Wejdźcie na wieżę. Chodźcie. Nie bójcie się. Lili. Tutaj. Uciekają, uciekają. Co to znaczy tutaj? Przy dużej wieży. Przy wieży. Co z nim? Dziwny chłop, kurwa. No, źle to wyskoczy. Na linii. No to niech se pilnuje dalej. Odejdźcie od mojej wieży. Co? Same dzikusy. Nie wątpię. Dzikusy. Spokojnie. Twoich najbliższych tutaj nie było. Wieża jest moja! Wieża jest moja! Ach, zaczyna mi odbijać. Zaczyna mi odbijać, ale może faktycznie powinienem zostać strażnikiem wieży. Nigdy nie wiadomo. Bili mi naprawdę niezły ekwipunek. Do tego jeszcze plecaki. Jakaś burza piaskowa. Nie można tutaj nikomu ufać. Ja nie będę do nich podchodził i prosił o jedzenie albo coś. Jestem Mariusz. Jestem Mariuszek. Lili. Zejdę trochę niżej. Spróbuję poszukać ich wzrokiem. W tej burzy piaskowej. A niestety pewnie splądrowali wszystko. Gdybym ją okradł, a miałem ku temu okazję, najprawdopodobniej oni weszliby do wieży i okradli mnie. Gdybym ją zabił, a miałem ku temu okazję, najprawdopodobniej oni weszliby do wieży i zabili mnie. Jesteś za nią odpowiedzialny. Od dziś musisz do końca swoich dni tej wieży pilnować. I musisz ją w całości zachować. Jeśli zawiedziesz i nie wypełnisz zadania, czeka cię noc pełna jebania i to ty nie będziesz jebał, a będziesz jebany. Od rana do nocy, od noc
mocy do rany. Hakieś! Siemać. Tu chyba jakaś klątwa starego dziada. Chyba lepiej będzie go załatwić już teraz. O, rzucił kamieniem. Oszty! Przestań! Przestań! Jest mocny. Ale nie na tyle. Uff, nie czuję się najlepiej. Ci, którzy myśleli, że to koniec już naszej historii. Niestety mocno się mylili. Został mi tylko krótki patyk, nie czuję się najlepiej, więc wejdę na górę i zobaczę. Co tam słychać w wielkim świecie? Ach, jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wam wszystkim przypomnieć. Wiem, że słuchacie mnie teraz z uwagą i z zaciekawieniem chcecie wiedzieć, co jest na szczycie tej wieży. Ale to odpowiedni moment, aby... Nie wiem, czy powinienem do tego podchodzić. O kurwa. Popieściło mnie trochę. Spadam stąd. Schodzę na dół. Czego szukasz? Nie zbliżaj się. Kim jesteś? Kim ty jesteś? Zajebię cię. Oddawaj mi swoje przedmioty. Chyba żartujesz. Nie zbliżaj się. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Skąd mam mieć pewność? Skąd mam pewność, że nie chcesz mi zrobić krzywdy, he? To ty pierwszy wyciągnąłeś broń. Tak, bo nie ufam nikomu w tym świecie. Ja też. Jak się nazywasz? Jimmy. Jak? No i dalej się przesłanie. Czego chcesz? Co tu robisz? To samo bardzo co ty. Masz wodę? Chcę mi się bardzo pić. Tak się składa, że mam. A mi się chce bardzo bić. Mi się chce bardzo bić. Podoba mi się ten młot, który posiadasz. Mogę ci dać odrobinę wody w zamian za ten młot. Ale mam wodę, nie potrzebuję jednak. Jednak nie potrzebujesz. Podoba ta kurtka. Nie. Ale ten kask jest z niczego sobie. A to prawda. Jak coś, to nie mamy napisanego skryptu. A co ty tu robisz? 30 razy musimy powiedzieć, co ty tu robisz. Szukam wody, pożywienia. Ja też szukam wody. Znalazłem studnię, ale suchą. Uschłą. Dobra, znaczy, że wtedy odkładamy broń, nie zrobić krzywdy. Dobra. Trzy. Cztery. Te. Ry. Jeszcze raz, bo nie wyszło. Trzy. Cztery. Ry. Dobra, jeszcze raz, ostatni. Trzy. Ry. Ty jak się nazywasz? Mariusz. Jestem Mariuszem. Miałem cię poznać, Mariusz. Witaj, Jimmy. Jestem pokojowo nastawiony, nie krzywdzę ludzi.
złych ludzi krzywdza. Nie mam co do tego pewności. Ciężko mi będzie ci zaufać. Ale nie będę ukrywał. Podróżowanie samotnie po tym terenie to pewna śmierć. Napadli mnie 2 dni temu i dzisiaj również chcieli. Widzę, że jesteś sam. Kto cię napadł? Uważaj. Tacy jak on. Ale również i ludzie. Oho. No to walka. O, i o tym mówię. Dobrze, w grupie raźniej. Może go zjem. Ho! Bateria alkaiczna. A gdzie znalazłeś tą studnię? Studnia jest tam. W miejscowości zwanej Anar. Albo bardzo blisko Anaru. Ferus Abad. Niestety jej była pusta. Czego? Anar? Czego? Przeglądasz się wieczorem. Tak, zabiorę cię tam nocą. Chodzi mi o tę miejscowość. Spokojnie. Jasne. Słuchaj, byłem tam. Spotkałem kilku ludzi po drodze. Między innymi kobietę z dwoma uzbrojonymi gośćmi. Pilnowałem wieży przez kilka dni, byłem strażakiem wieży, ale stwierdziłem, że muszę uderzyć w dalszą podróż. Po jedzenie, napitek. Mam coś w kiermanach, trochę picia, trochę jedzenia, ale niestety starczy to maksymalnie na dzień, może na półtora. No, ja mam pół manierki wody, więc nie na długo to starczy. Pasowałoby się zaopatrzyć jakieś picie. Nie chcę tu usknąć na tej pustyni. Spójrz na mapę. Jesteśmy w tym momencie w centralnym punkcie przy miejscowości Anar. Gdybyśmy poszli w lewo, czyli na zachód, dotarlibyśmy do tej miejscowości, ale wydaje mi się, że jest ona splądrowana. Widziałem tam 2 grupy ludzi. Możemy też podążyć dalej tą ścieżką i iść w kierunku... No właśnie... Naran Dantepas. Na północ. Albo możemy na północ. Falar, Bastam. Woda. Można iść również i na północ. Albo na górę Gurdur. No tak naprawdę jest... Ja myślę, że gdzieś miałem w kieszeniach kompas. O! No to mapa i kompas to doskonałe połączenie. Słuchaj, w takim razie, jeżeli ty masz kompas, ja mam mapę, proponuję, żebyśmy przez jakiś czas podążali razem. Zobaczymy, czy w grupie uda nam się przeżyć dłużej. Na pewno się uda przeżyć. To nie jak długo. To co, na północ? Z większych zapasów jedzenia i wody, tak. Dobra, przed siebie? Czyli w tamtą stronę. Tam jest północ? Dobra. Tak. Sprawdzamy te budynki tutaj obok? Myślę, że tak. Dobra. To w takim razie może widzimy się na końcu tej drogi za jakiś czas. Sprawdźmy te budynki. Trzymajmy się głównej drogi, tak. Dobra. Szybko zlutujmy. O, ciekawe, jakiś Jimmy. Nie wiem, czy mogę mu zaufać, ale w tych trudnych czasach, jeżeli on jest podróżnym samotnikiem, może warto podróżować w grupie. Widzieliście zresztą, jak wyglądały moje starcia z nieumarłymi. Raz wychodziłem lepiej, raz gorzej, ale w przypadku, kiedy zaatakowałby mnie ktoś, no to lepiej jest mieć się z kim bronić. Kapelusz wędkarski. Ach. Biorę go. Podoba mi się. Bluza z kapturem na razie idzie. Zapomnienie, chociaż... No właśnie. Chyba wolę bluzę z kapturem niż to. O kurwa. Popping them prices, I made it in heaven. Told them
Co jest, kurwa? O fuck! Kurwa! To twoja wina! Ściągnąłeś ich na nas! O fuck! Szybko, 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 chowaj się! Szybko w krzaki! Nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj się! Mam, mam jednego z was, mam jednego z was! Mam jednego z was, mam jednego z was! Jednego poświęcimy. Możesz ją ubić. Dobra, ubiję. Ostrzy! Ubij. O kurwa! Nie chciałem tego zrobić! Nie! Ofiary są konieczne. Nie! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Stój! Zostawcie mnie! Nic wam nie zrobiłem! Zostawcie mnie! Oczywiście, że nie zrobiłeś, ale dopiero zrobisz. Kurwa mać. Myślałem, że wam zależy na waszych ludziach, no myślałem, że jak... Co to była za kobieta? Naszych ludziach. To są tylko worki na krwi. Wstawaj. Kim jesteś? Jestem Mariusz. Mariusz, no to przynajmniej wiemy, kogo zwiążemy. Wiążcie Mariusza. Nie, 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 no zostawcie mnie, zostawcie mnie. Zostawcie mnie, mam zapałki. Przyda się, jak cię oblejemy benzyną. Zapałka. Mam też cenne informacje, które mogą wam się przydać. A ja z nim nic nie zrobię, ale wy możecie znaleźć tego użytek. No to opowiadaj. Mogę zabrać te tajemnice do grobu, albo możecie dowiedzieć się czegoś cenniejszego niż moje życie. Ale muszę mieć pewność, że odejdę wolno. Ty wspominałeś o zapałkach. Te zapałki są cenniejsze niż twoje życie. Więc nie wiem, czy ta informacja jest nam potrzebna. Ale potrzebujemy na pewno twojej krwi. Jestem chory. Moja krew wam się nie przyda. Trudno. Nakarmimy, napoimy nią szczury. No dobrze. Słuchamy tych informacji mimo wszystko. I tak mnie zabijecie, prawda? Niekoniecznie. Pewności nie ma. Nie, słuchamy. Bo jeśli nie, to rozpoczynamy transfuzję. O, chyba macie towarzystwo. A to nasi bracia. Królu, królu. Ula. Proszę zobaczyć. No, no, do przodu. Tak, grzeczniutko, ręce podniesione, tak. Na spokojnie. Pięknie, jeszcze mam jeden. Jeszcze jednego, królu, jeszcze jednego. Pięknie. Co będzie, sapie? W benzynie? Ale ty dopiero później. Ale nie udawaj, stawaj tutaj obok swojego przyjaciela. Jego przyjaciela, nie znam go. A co, żeby... To nie znacie się? On kłamie, znam go. Ma na imię Jimmy, ma 32 lata.
Jego matka zmarła w zeszłym tygodniu pod Anarem. Znamy się około 5 lat. Nie wiem, dlaczego wyparł się teraz z naszej znajomości. Jak to w końcu jest? Znasz czy nie znasz? Nie znam, pierwszy raz go widzę. Czyli kłamiesz, ściemniasz, wymyślasz. Nie, nie, nie. A król nie lubi. Król nie lubi oszustów. Nie lubi. Panowie, gdybym oszukał, to bym nie wiedział, że na przykład ma kompas w kieszeniach. Możecie to sprawdzić. Kto mówi prawdę, a kto łże. Związać go. Bracia, związać go. Zaraz się przekonamy. Panowie, no kto nie ma kompasu w kieszeniach? Jesteśmy na środku pustyni. Ja na przykład nie mam, ale mam mapę, z której korzystaliśmy przez ostatnie kilka dni. I co? Jest kompas? Przeszukaj go. Srebrny kompas. Jest? Jest, srebrny kompas. Wszystko się zgadza. Że to jest... Ła! Co ty robisz? Że to jest złoty kompas? Ty kolorów nie rozróżniasz? To jest złoty kompas. Srebrny. To jest pozłacany kompas mojego dziadka. Kompas to kompas. Już nie wnikajmy w kolory. Nie do króla tak. Nie do króla tak. Tak. A więc wiesz już. Szanowny królu, kto mówi prawdę? Nie kłamałem o tej informacji, która również może was zainteresować, ale oszczędźcie mnie. Może oszczędzimy, może nie oszczędzimy. Zależy od informacji. Opowiadaj. Pytam po raz drugi. Wiesz, twoja sytuacja jest tak dosyć co najmniej kiepska. Dobrze, opowiem. Słucham więc. Nie dalej jak dziś w nocy albo jutro w nocy, nie jestem pewien. Nie wiem, czy dobrze podsłuchałem. Ale w miejscowości Anar, niedaleko wieży, dojdzie do przekazania transportu. Mówili coś o jakichś śrubach. Mówili coś o jakimś paliwie. Grupa 6-7 osób. Nie wyglądali tak jak wy. Raczej nosili wojskowe ubrania. Jakieś opaski? Uzbrojenie? Na pewno jeden z nich miał broń długą. Resztę tylko i wyłącznie słyszałem. Niskie głosy i jedna kobieta. Niskie głosy? Niskie. Mógłbym prosić, żeby ktoś mi założył czapkę, mam w plecaku, zaraz czuję, że mi chyba udaru dostanę. I co wiesz? I co wiesz? I co jeszcze? Może ci makarenę zatańczę? Dostaniesz, to dostanie. Króla się pyta. Czego chcecie od nas? No dobrze. Wojskowa mówili gdzieś o trasie tego przejazdu? Nie, ale dogadywali tę sprawę pod wieżą. Powiedzieli, że tam się widzą. Nie dosłyszałem jednak niestety, czy jutro, czy dziś w nocy, ale... Ale raczej bardzo niedługo. Informacja zaiste cenna, aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest jakaś ściema i próba wprowadzenia w pułapkę, no ale dobrze, wrócimy do tego. Zbadałeś już, czy jestem prawdomówną osobą. Miałeś namacalny dowód. Sprzedanie przypadkowego człowieka nie jest dla ciebie, myślę, zbyt dużym problemem, aby uratować własne życie. Dobrze, transfuzja!
Transfuzja, bracia, robimy. Transfuzja. Jaka transfuzja? No dajcie spokój. Panowie! Transfuzja! Nie! Nie, 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 panowie! Nie, 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 nie! Trzymaj go! No przecież weźcie tego w czerwonym, no weźcie tego w czerwonym, no! Jaka transfuzja, o czym wy mówicie? Jaka transfuzja, no? Ciekawe, czy dobra. Przestańcie. Nie, pij. Powiedziałem wam, co wiem. Cieszymy się bardzo. Czołem Diesel. Zostawcie go. Nie wierzcie. A coś tu wodzu ukorowy? Zaboli, oczywiście, że zaboli. To przyjechałem. Ej! Ważnego ma dla... Nie podoba mi się, nie podoba mi się. Słuchaj, to są bardzo cenne dary. Myślałem, że załatwimy to po dobroci, panowie. Myślałem, że nas ostrzegniecie. My jesteśmy bardzo dobrzy. To jeszcze żyjesz. Nie połamaliśmy ci nóg, nie byliśmy zębów. Co zrobiliśmy z tamtym? Może jeszcze chwilę. Na razie jeszcze współpracujemy. Dobra, przestań, powiem wam coś cenniejszego! Zostaw! Dobra! To jest akurat potwierdzona informacja, możecie ją zweryfikować. Ale jakieś 2-3 miesiące temu pod górą Gorgor, na zachód stąd, twoja matka puszczała się z zombiakiem. Widziało to całe miasto! A teraz i tak możecie zrobić to, co chcieliście zrobić. Nie zrobimy ci tej przyjemności. Strzelić? A cóż to wodzu, może jakiś pal przyszykujemy? Szykuj pal. Ale tym bardziej, tym razem tępy, niech cierpi. Zrobi się. Szykuj pal. No dobrze, a my zrobimy taki mały konkursik. Zobaczymy, czy zdasz, czy nie. Wyciągnij jeden przedmiot na ziemię. Jeden? Pakujcie go później. Jeden. Dobra. To bierzemy nóż. Zabrali mi nóż. Lara. Powiedz teraz, w jaki sposób ta flara przyczyni się do uratowania ludzkości? Pomyśl, odpowiedz dobrze. Flara. Flara to ogień. Ogień. To zniszczenie, ale też potrafi rozpalić iskrę, poprowadzić. Ogień od zarania dziejów jest znakiem zwycięstwa. Ogień olimpijski noszony z dumą przez sportowców był znakiem zwycięstwa. Ten ogień, ta flara, to znak, że ludzkość zwycięży. Może nie tacy jak wy, ale ktoś wygra na pewno. Wróżysz nam porażkę? Gdybym był wróżbitą, powiedziałbym, że zło wraca zawsze podwójną siłą, ale wróżbitą nie jestem. Bardzo dobrze. Powiedzmy, że wybroniłeś się akurat w tym konkursie. Flara to ogień, ogień to życie, zarówno zniszczenie, jak i życie. Dobrze, beczka gotowa, pal gotowy. Co wybierasz pierwsze, beczkę czy pal? Wodzu, że się tak wtrącę, a może tutaj naszemu
koledze nowemu pokazać, jak będzie ładnie wyglądał na tym balu. Mam jeszcze ostatniego bandyty, którego pochwyciliśmy. Tego złodzieja. Tego złodzieja z góry. A może tego łysego, a może tego łysego oszusta najpierw tutaj zademonstrujemy. To też niech się patrzy. Żadnego łysego. Jest to do zrobienia. Żadnego łysego, jeszcze kłamie, że jest łysy. Widzimy, że jesteś łysy. No właśnie. Wiesz, co się dzieje ze złodziejami i oszustami? Zobacz, to się stało z naszym ostatnim człowiekiem, który próbował nas oszukać. Zademonstrujemy. Źle kończą ci, którzy próbują nas oszukać. Ty na razie jesteś szczery, muszę przyznać. A przynajmniej tak się wydaje, że jesteś szczery. Nie mam powodu, żeby kłamać. Krew ma dobrą. Krew ma dobrą? Ale... Nie, ale całe... Ale coś tam jeszcze zostało w tym woreczku, tak? No tak, no tak. Żeby zostało tylko igły. No, żeby nie było tak jak ostatnio. Przeprosiłam, odpokutowałam, tak? Tak. Więcej liny nie mam. Spokojnie. Nie chcę już wisieć za szyję. Grubie. Najdroższe. Tak. Cieszę się. No dobrze. Liczę i te ciernie, ta kara. Nie chcę. Ja bardzo dobrze pamiętam. Demonstruj, proszę. To jest jeden z tych bandytów, którzy śmieli się połętać po naszych ulicach. I przy okazji kłamali. Oj, i to bardzo. Łysy. Bardzo kłamali. Dobrze, to słuchaj. Informacją, którą przekazałeś o tym konwoju wojskowym przekazaniu, to sprawdzimy. Ale jeżeli komukolwiek z nas spadnie znowu z głowy, zastąpisz tą głowę na tym palu. Rozumiano? Nie. Nie mogę być pewien, że nikomu z was nie spadnie z głowy. Jestem przekonany, że ten konwój będzie dobrze broniony. Jedyne, czego ja jestem rozumiem. Pewien, że to prawdziwa Bierzemy informacja. Właśnie o to chodzi. Jeżeli okaże się to zasadzką lub jakąś ściemą, wtedy zastąpisz tego tutaj obywatela na empalu. Chyba, że chcesz wycofać się z tej informacji. Nie. Może jednak przemyślisz. O, król nie daje drugich szans. Nie wycofuję się z tej informacji. Wiem, co słyszałem. Mi się też wydaje, że to słyszałem. Tobie to nie można ufać nawet. Bo co? Bo co? Się pytasz? Jestem łysy? Ła! Co ty robisz? Raz już nas oszukałeś, więc dlaczego mielibyśmy ci ufać? Czym oszukałem? O tym, że nie znasz swojego przyjaciela. Dwa! Nie powiedział, że nie jest łysy. Jestem tylko ścięty, nie jestem łysy. No, nas jesteś łysy. I też oszust, kłamca. Widzisz, co się dzieje z kłamcami? A? Wiesz, co się dzieje z kłamcami? Kończą tak, na tym palu. Pokaż mu. Tutaj, zobacz. To się dzieje. Możesz mu tylko pomachać. Kłamco. Dobrze, szybko się uczę. Nie mogę, bo jestem związany. Rzęsami możesz zamachać. Taki żarcik. No dobrze, no to pakujemy panów szanownych do beczki. I w drogę. Jakie beczki. Chłopnąć delikatnie. Poskoczyli, zmieszczą się. To tak jak zawsze w kawałkach, czy w całości? Słuchajcie, poczekajcie chwilę. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach świat nie jest sprawiedliwy, ale... Powiedziałem wam prawdę, dałem wam informację. Wzięliście odrobinę mojej krwi. I chcecie, żebym wylądował w tej beczce? W tej samej beczce, co łysy kłamca, który wam nic nie powiedział, skłamał i jeszcze zwyzywał. Łysy kłamca? Łysy kłamca to zaraz skończy w tym piachu. Poczekajcie, przekonał mnie. Przynieście drugą beczkę, wylądują w dwóch osobnych. Kyrie. Przekonałeś mnie. Wodę, z tym nie chciałbym w jednej beczce skończyć.
ale wy samemu przynieście jakąś brzydką, tą starą taką, co tego kwasem zalaliście. Tego wiecie. Ale przecież nic, nikt was nie okłamał. Co wam chodzi, czego chcecie? Oprócz ciebie. Tego, co tam w kwasie się skwierczą. Tak, tą beczkę przynieście. Może jeszcze będą tam jego kości. Tylko jeden mały problem. Byłem drugiej. O, raz! Zabrałeś tylko jedną beczkę? Tylko jedną. Kto był odpowiedzialny za beczkę? Kto był odpowiedzialny za ładunek? On. Kto był odpowiedzialny za ładunek? Ty! Ty byłeś odpowiedzialny za ładunek? Błazen! Skończ jak błazen, królewski. Stój! Ale go król nastraszył. Dobrze, dobrze. Widzę, że was trzyma krótko. Słuchajcie, mam do was takie pytanie, czy... Lubicie być pod butem tego człowieka? Lubicie w jakiś sposób nie szanuje was i wykorzystuje i w każdej chwili, kiedy popełnicie błąd, może was zabić? Zastanówcie się, zastanówcie się, czy nie lepiej się sprzeciwić. Ty możesz być pod naszymi butami. Słuchaj. A ty chcesz być pod butem króla? Królu, mamy tego chętnego. Chcę być króla pod nóżkiem. Ten oto tutaj. W kasku? Tak. Ja słyszałem, co mówił. Nie jeden już próbował. Ale wiesz, moi bracia są tak wierni, że niczym ich nie przekupisz. Widziałem, co zrobiłeś z ostatnim twoim bratem. Zęby go zjedzą. Dokładnie. Dzięki temu ich wiara jest dozgonna. Dosłownie. Oj, tak, królu. Chwała. Wodzu, a jakby tak uciąć mu język? Diesel chyba ostatnio ostrzył swój miecz. Tak coś mi się wydaje. Nie ucina się języka informatorom. Jednak coś powiedział, tak? W sumie. Byłoby to głupie. Za to łysy jest. No, łysy. Masz długi język? Nie. Krótki. Otwórz buzię, nie? Otwórz buzię. Krótki. Dobrze. Powiedzmy tak. Na dziś dzień... Macie. Gorąco. Dobrze. Sprawdzimy twoją informację, jeżeli okaże się prawdziwa. Potrzebujesz wody? Potrzebuję. Potrzebujesz wody. Widzisz łysy? Tu jest butelka wody. Patrzę już. A tu jest mapa, tak. Gdzie tej wody znajdziesz jeszcze więcej. O, dziękuję. Pilnuj jej, bo to unikat. Za prawdomówność zostajesz wynagrodzony. A łysy? A łysy, ty jedziesz na mnie? A łysy? Nie, do jakiej beczki? Do beczki! Wow! Dobra! Koniec zabawy, uciekać. Łysy, uciekasz. Kasko głowy, uciekasz. Znajdziemy was, kiedy będzie trzeba. Cztery. Pięć. No szybciej, łysy. Szybciutko. Co się dzieje? Pomóci? Tak, zakopcie.